tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie Pałacu Królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała. Księga Daniela, 5 rozdział, 5 werset. Oddzielenie od świata i duchowe rozeznanie idą w parze. Czasy Nabuchodonozora były naznaczone prześladowaniami wiernych, o czym czytamy w Daniela 3 rozdział. Czasy jego następcy Belsazara charakteryzują się natomiast obojętnością religijną, łatwym dostatkiem i poszukiwaniem przyjemności. W historii świata takie okresy się powtarzają. Nasze oświecone i tolerancyjne czasy bardzo przypominają czasy bezbożnego Belsazara. W niektórych krajach wierzący nie są już prześladowani. Bóg jest tam obrażany w inny sposób. Mamy tego obraz w tym święcie, które tutaj było opisane w 5 rozdziale Księgi Daniela. Świętokradczy król nie boi się przynieść świętych naczyń. Nie boi się przynieść świętych naczyń ze świątyni, aby ozdobić swój stół. Zepsucie jest pełnym rozkwicie. Zepsucie jest w pełnym rozkwicie, kiedy nad świecznikiem, na tabliczce na ścianie, porównaj to z 4 Mojżeszową, 8 rozdział, 2 werset, pojawia się ręka, ta ręka pisze kilka słów i znika. Król jest biały jak prześcieradło, jego kolana się załamują, szlachta jest skamieniała. Który z jego mędrców odczyta to przerażające pismo? Możesz zerknąć do 1 Koryntian 1,19. Niebywały i światowy książę nie zna Daniela. Tu przypomina nam się 2 Mojżeszowa 1,8. Z kolei królowa matka wie, gdzie go znaleźć. Ona nie uczestniczyła w uczcie. Oddzielenie od świata i duchowe rozeznanie idą w parze. Bóg ostrzega ludzi naszego pokolenia nie tyle tajemniczymi wydarzeniami, ile swoim prostym spisanym słowem.